Witajcie kochani. Nie wiem jak będzie mnie słychać, ponieważ jak widać jadę pociągiem. Chciałam wam powiedzieć, że ja kocham koronawirusa. Kocham wszystkie wirusy i bakterie, grzyby, wszystkie drobnoustroje, jakie istnieją. Jeżeli im bardziej się czegoś boisz, im bardziej z czymś walczysz, tym bardziej się osłabiasz. Twoja odporność wtedy się zmniejsza. Zdrowy człowiek ma w sobie setki tysięcy, jak nie miliony różnych drobnoustrojów w swoim organizmie. Zdrowy człowiek o dobrej odporności radzi sobie z nimi. Nasza odporność codziennie zwalcza komórki nowotworowe. Codziennie w naszych ciałach, w moim i twoim, powstają komórki nowotworowe. Nasza odporność, komórki układu odpornościowego codziennie rozpoznają i zabijają komórki nowotworowe. Nasz system odpornościowy utrzymuje w równowadze, w odpowiedniej równowadze i harmonii florę bakteryjną w jelitach, w układzie oddechowym. Następna stacja Szczecin-Chyrze. Jeżeli przyroda nie zna próżni, jeżeli staramy się wyeliminować pewne szczepy, jeżeli nie ma naturalnej równowagi, jeżeli zwalczamy nadmierną dezynfekcją, antybiotykami, szczepionkami pewne drobnoustroje, wchodzą nowe szczepy. Organizmy te mutują i stają się silniejsze, stają się bardziej zjadliwe, bardziej niebezpieczne wtedy dla nas. Przyroda nie zna próżni, nie da się wyeliminować dezynfekcją, szczepieniami, antybiotykami. Nie da się żyć i być zdrowym wtedy. To nie służy życiu, to nie służy zdrowiu. Kluczem jest odporność, równowaga, harmonia. Jeżeli chodzi o szczepienia na grypę czy koronawirusa, tego typu wirusy mutują bardzo szybko i szczepionki są mało skuteczne, jeżeli w ogóle. Zupełnie inaczej było ze szczepieniami na wściekliznę i czarną ospę. Zobaczcie, to są wirusy zupełnie inne, można nazwać stabilne, stare, cały czas takie same. I szczepionka przez to była o dużej skuteczności, w sensie, że rzeczywiście można było nie zachorować po taką chorobę po szczepieniu. To jest zupełnie inna sytuacja, ale o tym wam nie mówią. Mówią wam, szczepionki wyeliminowały pewne choroby, jak ospę wieczną, ospę czarną. Prawdziwą. Albo chronią przecież przed wścieklizną. Co byśmy zrobili, jakbyśmy żyli bez szczepień. Ale zupełnie inaczej ma się sytuacja z takimi wirusami, które szybko mutują. Szczepienia są po prostu praktycznie nieskuteczne, a dają wiele, wiele objawów niepożądanych, łącznie ze śmiercią. Wszystko zależy od podłoża. Same wirusy, bakterie nie są przyczyną choroby bezpośrednią. Są tylko efektem. Efektem złego podłoża, chorego podłoża. Dlatego się tam umiejscawiają. Zawsze daję przykład moim pacjentom, opowiadam o przykład pokrzywy. Widzieliście na pewno takie obszary, tereny, gdzie tylko pokrzywa rośnie, na przykład w parku gdzieś, nie ma żadnych innych ziół, tylko pokrzywa. I możemy tępić tą pokrzywę, wycinać ją rok w rok i dalej będzie tam tylko pokrzywa. Nie jest kwestia tej pokrzywy tak naprawdę, samej pokrzywy. Ona po prostu tam jest, ponieważ to podłoże jej odpowiada, a żadnej innej roślinie nie.
I wystarczy, że przywrócimy równowagę w tym podłożu, jakąś kwasowo-zasadową czy jakąś inną mineralną, nie znam się na tym dokładnie, i wejdą tam inne rośliny. Powstanie harmonia, cała łąka będzie w równowadze, różne rośliny, kwiaty, a nie sama pokrzywa. Wszystko jest kwestią podłoża, czyli naszej odporności, jakichś braków w nas, jakieś nierównowagi. To tak samo jak po antybiotykach. Wybijemy sobie naturalną florę bakteryjną z jelit i wchodzi Candida albicans, wchodzą grzyby, wchodzą szczepy bakterii, które nie służą nam. I znowu możemy tylko to tępić. Medycyna alopatyczna, akademicka chce tylko tępić, chce tylko usuwać, chce walczyć. Tak naprawdę musimy przywrócić tam po prostu zdrowie, harmonię, równowagę, czyli znowu te szczepy bakterii, które były wcześniej. Różnorodność. Bo przyroda nie zna próżni. Zawsze coś wejdzie. Jest błędny paradygmat w medycynie akademickiej. Walka z symptomami, z wirusem, z rakiem, zamiast znaleźć przyczynę choroby i ją wyeliminować. Jest tylko walka, zwalczanie. To zupełnie nie tędy droga. To jest błędny paradygmat. To do niczego nie doprowadziło i nie doprowadzi już. Trzeba to zrozumieć. Miałam pacjentkę kilka lat temu, opisywałam ten przypadek na moich wykładach. Od około roku non-stop przeziębienia, non-stop antybiotyki, non-stop pobyty w szpitalu, właściwie pojedyncze dni bez objawów i znowu trafiała do szpitala. Była w coraz gorszym stanie, cały czas na antybiotykach, wysokie gorączki. Już była bardzo słaba, już nie chodziła o własnych siłach. Przyczyną, z którą przyszli, była pałeczka ropy błękitnej. Ale ja wiem, że to nie ta pałeczka ropy błękitnej jest przyczyną. Przyczyna tkwi gdzieś indziej i ją trzeba znaleźć. I wtedy ta pałeczka ropy błękitnej przestała być problemem. Od następnego dnia po leku homeopatycznym, który był dobrany do całości psychofizycznej, zwłaszcza do psychiki, wprowadzając równowagę w całym organizmie, zwiększają z tym odporność. Od następnego dnia po podaniu leku nie było już żadnych gorączek, żadnych objawów fizycznych. Była ogromna poprawa psychiczna, co najważniejsze. Z dnia na dzień. Siła, energia. Od kilku lat jest dobrze, nie było żadnego antybiotyku nawrotu. Podłoże, przyczynę trzeba zmienić, podłoże zmienić. Przyczynę choroby wyeliminować. Bakterie i wirusy nie są jako taką bezpośrednią przyczyną tego, co my widzimy. Są tylko konsekwencją. To, że widzimy pokrzywę, nie znaczy, że mamy tam jakimiś środkami chemicznymi bez przerwy pryskać, mamy ją wycinać kosiarką, bo to nic nie da. Ona będzie jeszcze mocniejsza, będzie jeszcze silniejsza rosła. Musimy się przyjrzeć, jaka jest przyczyna, że tam tylko rośnie pokrzywa. Musimy zmienić skład tego podłoża. Musimy wyleczyć to podłoże, musimy sprawić, że ta gleba będzie w równowadze, w harmonii. I będą mogły tam rosnąć wszystkie możliwe kwiaty, kwiecista łąka, czyli w równowadze, w harmonii. Nic tam już nie będzie przeszkadzać. Pozdrawiam Was, kochani.